29 marca wspominamy świętego Stefana IX, papieża. Stefan był synem Gozelana, Duka Lotaryngii i wnukiem ostatniego króla Italii. Wykształcenie uzyskał w Ligę, w kościele świętego Lamberta. W latach 1041-1048 był biskupem Ligę. Papież Leon IX, jego kuzyn, zabrał go ze sobą do Rzymu, kiedy wracał z pielgrzymki do Niemiec i Francji. Piastował stanowisko kanclerza i bibliotekarza Kościoła Rzymskiego. W tej roli towarzyszył papieżowi w jego wędrówkach po Europie. Pod koniec życia Leon IX wysłał go z poselstwem do Konstantynopola, ale misja ta nie przyniosła owoców. Odwrotnie, przypieczętowała podział Kościoła. Po śmierci papieża Stefan udał się na Monte Cassino, tam został 36. opatem. Wkrótce następca Leona IX, papież Wiktor II, mianował go kardynałem, prezbiterem kościoła świętego Chryzogonusa. W roku 1057 wybrano go na stolicę Piotrową. Znany jest jako Stefan IX albo Stefan X ze względu na błąd w numeracji, który sprostowano dopiero na Soborze Watykańskim II. Jako papież kontynuował reformę i zmiany zainicjowane przez świętego Leona IX. Podjął wewnętrzną reformę kościoła. Zwołał kilka synodów, na których potępiono symonię i małżeństwa kleru. Kapłani, którzy żyli w konkubinacie, musieli być usuwani z urzędu. Nie zdążył zrealizować planowanego wznowienia rozmów z kościołem bizantyjskim, by zakończyć schizmę. Uniemożliwiła mu to choroba, z którą zmagał się niemal od wyboru na stolicę Piotrową. Jego pontyfikat trwał niecały rok. Zmarł w roku 1058 we Florencji. Został pochowany w kościele świętej Reparaty, na którego miejscu znosi się dzisiaj katedra Santa Maria del Fiore. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Stefan, którego ustanowiłeś pasterzem całego kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.